Dzień doberek, moi drodzy, witam się z wami z mojego kącika, a raczej jest to pokój dziewczynek, ale kochani, ja sobie tutaj lubię czasem zagnieżdżać się na kawce. Zapaliłam świeczuszkę, zrobiłam sobie kawę, bo tu jest dobre światło, dlatego ja tu przychodzę. I kochani, co? Bierzemy się za hollumpeksowy, tak jak wam obiecałam. Jeżeli mi się uda, to zrobię z mierzonkiem, a jeżeli nie, to wybaczcie, nie zawsze jest to, wiecie, możliwe przy dzieciach małych. Także do dzieła. Hej, hej, siemanko, witam się z wami bardzo serdecznie w moim filmiku odnośnie holu lumpeksowego. No mam tych rzeczy troszkę, ale dzisiaj powiem wam, nie będę ich chyba przymierzać, bo nie mam takiej możliwości. Także kochani, nie przedłużam. Część rzeczy kupiłam, kochani, jeszcze będąc w Polsce. Było to lato, w polskim, można powiedzieć, lumpeksie, ale oczywiście to były rzeczy z Anglii. Z Anglii, jakieś tam skandynawskie, troszeczkę podwyższe tutaj. Od razu przepraszam za mój wygląd, że taki nieogar ze mnie. U mnie zazwyczaj są filmy tak, że wyglądam jak nieogar jeden wielki. No nie ma momentu na to, żebym ja zawsze super wyglądała wymalowana, wyczesana, po prostu no życie, życie. Dobra, kochani, nie przedłużam. Od razu przechodzę do rzeczy. Powiem wam, że teraz wam pokażę tą sukieneczkę. Ona jest wyprana, bo ja byłam kilka razy już w Polsce. Gdzie to ja byłam? Na Jasnej Górze? Gdzie to ja byłam? Gdzieś tam byłam w tej sukience i tak mi się dobrze w niej chodziło. A, w kościele byłam też w tej sukience. Długa, piękna, piękne wzory. Ona kosztowała jakoś grosze. No i to było, wiecie, to takie było znajome, bo patrzę, sklepy George, Mark & Spencer, co tam jeszcze było z Nexta, są rzeczy. Dużo też takich skandynawskich fajnych rzeczy. Ja zauważam, że z Holandii, z Norwegii ludzie kupują rzeczy i raz założą i od razu oddają do tych sklepów, wiecie? No, taki konsumpcjonizm. Ja już się od tego tak naprawdę oduczam, od tego mojego konsumpcjonizmu, bo niestety my żyjemy w takiej erze konsumpcjonizmu, że ludzie kupują, kupują, kupują nadmiar i zagracają ten dom. Te rzeczy są im tak naprawdę niepotrzebne, ale po prostu, wiecie, to jest takie piękne kupowanie, wiecie, no. A teraz już tak ludzi nie będzie stać na to, żeby sobie kupowali. Dobra, więc zaczynam od tej sukieneczki. Zobaczcie, taka ładna sukiencia. Tutaj piękny dekolt, taki w karo. Naprawdę tak pięknie się układa. Nie wiem, czy ja mam jakieś zdjęcie. Może chociaż jakieś zdjęcia wam wkleję. A jak nie, to w którymś filmie się pokażę w tej sukience. Jest naprawdę ładna, jest długa, jest idealna. Jest na tyle długa, kochani, że na przykład jak mam jakieś buty na koturnie czy na szpileczce, to ona jest praktycznie, nie rysuje podłogi, jak to mówią, nie brudzi się, ale jest taka długa na tyle, że przykrywa kostki i naprawdę figura taka smukła jest, bardzo ładnie się prezentuje w tej sukience. No i to jest mój kolor, kochani, naprawdę. Wszystkim się podobałam w tej sukience, mówią, gdzie kupiłam, gdzie kupiłam, że taka super takiecka, a to jest firmy Peruna, Peruna, osobno się to czyta, no to gdzieś jakaś hiszpańska albo włoska firma, nie wiem, Peruna, tak, naprawdę ładna sukienka. Tutaj sobie, słuchajcie, bo ja latem na wczasy, jak jechałam z wszystkimi, to tyle tych rzeczy było, że nie było gdzie pomieścić, a chcieliśmy jeszcze kilka rzeczy przywieźć z Polski. Więc mówię, bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy, najwyżej ja sobie tam coś kupię, jakieś takie tanie rzeczy, wiecie, i najwyżej zostawię. Dużo rzeczy też zostawiłam w Polsce i powiedziałam, żeby po prostu wydali komuś. Nie będę już ich potrzebować, bo ja mam w sumie bardzo dużo ciuchów, więc ktoś skorzystał, te ciuchy się rozeszły dosłownie jak bułeczki maślane. No, bo to były porządne rzeczy w sumie. Z Primarku taka spódniczka, słodziutka. Bardzo mi w niej ładnie, zobaczcie. Troszeczkę tak wygląda, może taki wygląd haleczki ma, ale taka słodziutka, tak mi ładnie było w tej sukieneczce, w tej spódniczce.
w sam raz na mnie. I ona jest właśnie z Primarku. Ja o cenach nie będę mówić, bo ja nie pamiętam już tych cen. Następna rzecz, też ładna sukieneczka, powiem Wam. Czekajcie, to, te rzeczy były uprane, ale nie wszystkie były uprane. Ta też w Polsce kupiłam tam sukienkę, ale ani razu jeszcze nie założyłam. Z Georgia. George to jest tutaj w Anglii w markecie Asda. Ale ja też bardzo lubię właśnie z Georgia rzeczy. O, zobaczcie, taka tutaj pod biustem. Tutaj taki rękaw na gumce. Bardzo, bardzo ładna. Lekko przed kolanko. Ładna sukienusia z takiego przewiewnego materiału, także idealna latem czy wiosną, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo ładna. No i to jest firma George. Tak, następna rzecz. Słuchajcie tutaj. No tutaj co ja tutaj mam? Jakaś siatka. Dobra, czekajcie. Co to jest? Aha, dobra. Za funt 50, tutaj już kupowałam te rzeczy. Za funt 50 spodnie kupiłam na 5-6 lat dla Hanusi. One będą jak na teraz. Zobaczcie, czarne, ładne spodenki. One są brokatowe lekko. Bardzo, bardzo ładne. Słuchajcie, teraz jest już godzina taka, wiecie, popołudniowa, już się powoli ściemnia. Więc mówię, chcę jak najszybciej to nagrać. F&F, czyli to z Tesco. No, w Tesco są takie ceny, niektóre wysokie, niektóre średnie, ale uwielbiam, uwielbiam naprawdę. I one wyglądają tak, jakby były z jakiejś satyny albo skórzane, dzięki temu delikatnemu brokatowi. To jest taka mgiełka, bardzo ładne. Także zapomniałam o tym, muszę to wyjąć, uprać i Hanusia będzie miała do różnych stylizacji. Tutaj również, już teraz te wszystkie, co Wam pokażę, to już kupiłam tutaj w Anglii. Jedna rzecz tu jakaś jest za 5 funtów. Co to jest za 5 funtów? Zaraz zobaczymy. To jest za 2 funty. Za 2 funty na 12-13 lat, ale to jest jak dla mnie. M-ka po prostu, jak M-ka dla mnie. Także kupiłam sobie koszulę, taka troszeczkę jakby flanelowa, z H&M-u. Bardzo ładne kolory ma. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, taka ładna, błękitno-niebieska z granatem. Bardzo, bardzo ładna, cieniowana. I zobaczcie, to jest z H&M-u. No i kosztowała 2 funty. Także super, super. Do jeansiorów. Ja tak najlepiej się czuję w jeansach i właśnie w takich koszulach. Ewentualnie w dresach. Teraz w sukienkach to rzadko kiedy chodzę. Dla siebie, kochani, kupiłam właśnie to, było najdroższe chyba z tych wszystkich tutaj w Anglii. Ja nie wiem, czy to nie są nowe, bo tutaj jest jeszcze metka. 16 funtów papaja. Papaja to jest z Matalana. Spodnie z Matalana, kochani. Już Wam pokazuję. Czarne spodnie, wysoki stan. Papaja denim, a ja lubię z denim jeansy, także spoko, luzik. No, nowiutkie, one były nieużywane. Zobaczcie, tak wyglądają. Tutaj ostrość troszeczkę jest zgubiona przez to oświetlenie. Nie z tej strony mam kamerę, ale już nie chcę kombinować. Naprawdę są nowe, fajne, z wysokim stanem, jak widać. Super te jeansy są. Mam nadzieję, że będą na mnie dobre. To jest rozmiar 14, więc powinny. Ja mam raczej 12. Także tak wyglądają tutaj. Tak jakby był trochę zaśnieżony obraz. No. Super. Nic, kompletnie nic nie zniszczone. One są nowe. Następna rzecz, która mi się bardzo spodobała, za 4 funty ta była akurat. To już nie pamiętam, kiedy ja kupowałam te rzeczy. Jakoś po Polsce. Po lecie. Chyba we wrześniu kupowałam jakoś, tak? Czy koniec, kochani, sierpnia. Taka bluzeczka, bardzo mi się spodobała ta bluzka, to jest na wiosnę, na lato. Ja lubię tego typu rzeczy. Bardzo, bardzo, bardzo ładna. Czekajcie, muszę tutaj guziczek zapiąć, żeby mi to nie spadło z wieszaka. Ojej.
Ojejku, czekajcie. Muszę zobaczyć, co to za firma. Dorothy Perkins. O, Dorothy Perkins, to ja bardzo lubię jej rzeczy. To jest projektantka bardzo popularna tutaj w Anglii, w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jaka ładna bluzeczka. Zobaczcie, jaka ładna tutaj ma takie wycięcia. Zaraz Wam to pokażę. O, widzicie? Po bokach ma takie wycięcia. Bardzo, bardzo, bardzo ładna. Naprawdę. Bardzo mi się spodobała ta bluzeczka, taka trochę tiulowa, jak gdyby. Te akcenty. No, Dorothy Perkins ma naprawdę piękne rzeczy. Nieraz się takie perełki trafiają. Bardzo lubię. Także też do wielu stylizacji. Następna rzecz. Też bluzeczka. Też bluzeczka. I też z Dorothy Perkins. Ja już, wiecie, po stylówce tak widzę, że to jest Dorothy Perkins. Bo ona ma taki specyficzny gust. Oczywiście taki, jak ja lubię. Nieraz takie też vintage rzeczy. To jest po prostu to, co ja kocham. Dorothy Perkins skradła moje serce wtedy, kiedy byłam bardzo, bardzo gruba po tych ciążach. Szczególnie po Maxie przytyłam bardzo. No to ciężko mi było wejść w cokolwiek. Po sklepach chodziłam, po River Island, po różnych takich drogich sklepach, po Primarkach, wszędzie szukałam, nic na mnie nie pasowało. Jak pasowało tu, to w biuście nie pasowało, jak w biuście pasowało, to gdzieś tam w brzuchu nie pasowało i wiecie, i był problem. No i raz zaszłam chyba, to był sklep taki outlet, końcówki kolekcji, coś typu TK Maxx, ale to nie był TK Maxx. No i tam właśnie już likwidowali, tam były ciuchy z Top Shop, właśnie Dorothy Perkins. I tam zaczęłam przymierzać te ciuchy i naprawdę jak szyte na mnie, jak szyte na mnie. Jakiej rzeczy bym nie przymierzała, wszystko na mnie idealnie pasowało. No i później jakoś weszłam sobie, tak się zaczęło ta przygoda z tym moim charity shopem tutaj akurat w tej okolicy. I patrzę, o, Dorothy Perkins mają, o kurde, to już lubię ten charity shop. Zobaczcie, tak wygląda z przodu, piękna koroneczka, taka tiulowa tkanina, super, no i ma przepiękny kolor butelkowy, to jest mój kolor, ja się dobrze w tym kolorze czuję. Nie jest czarny, ale jest taki ciemny i naprawdę taki dostojny. A tutaj taka ładna wiązanka. No. Super. Rękawki takie. Usztywniane lekko. No super, naprawdę. Naprawdę super. Także do jakiejś mini ekstra. Dobra. Następna rzecz. Czekajcie, a może ja... Czekajcie moment. Dobra, chciałam zrobić zdjęcie na miniaturkę. Następną rzeczą, kochani, to jest to, co ja uwielbiam, a mianowicie bardzo lubię czarną koronkę, ciuszki właśnie z czarnej koronki, a najbardziej to body. Ale takie prawdziwe, ładne body, no to trochę kosztuje. No i wyczaiłam w charity shopie właśnie body nowe, nieużywane, kochani, emeczka z H&M-u, metka jest z H&M-u, zobaczcie, takie piękne body, cudowne, uwielbiam body, do czarnej spódniczki, do spodni, do wielu stylizacji, do jeansów też może być, no jak tam kto lubi, naprawdę, nawet tutaj ten tył też jest z koronki, patrzcie, jaka piękna. Tutaj z tyłu, co? Plecy są? O, widzicie? Tutaj jest cała koronka, a tutaj jest wszyta czarna tkanina. Uwielbiam, jako młoda dziewczyna często właśnie zakładałam takie koronkowe rzeczy, ale już wiecie, figura nie taka, gęba już nie taka, ale szczerze mówiąc to myślę, że nie chciałabym być taką super, super laską, bo też dużo takich zagrożeń istnieje. Bardzo, bardzo ładne kobiety czy przystojni mężczyźni mają przerąbane. Jest zawiść, jest zazdrość.
dokuczanie, przysrywanie. Często takie osoby mogą nie mieć przyjaciół i w ogóle, wiecie, ja tak zauważyłam taką tendencję. Więc przerąbane, kto tu idzie? Hanusia, mamusia teraz nagrywa. Usiądź sobie tam grzecznie, nie pokazuj się do kamery jak ostatnio. Tam mi ktoś napisał, że mogę zawsze przykryć twarz jakimś tam. Wiem, bo ja tak robię, ale wiecie co? Ja wrzuciłam ten filmik, bo się zapomniałam, że tam była Hania. Szybko, szybko to wszystko szło spontanicznie, wiecie, i zapomniałam. Już mówię, dobra, ten raz kawałeczek to tego, ale już więcej mi się tu nie pokazuj. I ja dałam za to 4 funty, ale naprawdę nowiutka, nowiutka rzecz. Przepiękna. Jak się ubiorę w tą stylizację, o Boże, jak misiek przyjedzie, to może się tak ubiorę. Mam takie rajtuski, takie jakby skarpety były naciągane na kolano, tak jak pończochy to wygląda. I sobie czarną spódniczkę założę, miniweczkę i tak przywitam miśka. Myślę, że będzie zadowolony. No, dobra. Piszcie, która rzecz z tych Wam się podoba. I bodajże ostatnie dwie rzeczy. Widzicie, ja tu nawet mam jedne takie rajtuzy. Raz się ubrałam w te rajstopy. Gdzieś jechaliśmy z Miśkiem, to jeszcze było w miarę ciepło. Przyjechaliśmy z tych z wczasów. No i pojechaliśmy gdzieś do, nie wiem, do restauracji jakiejś i z dzieciakami na plac zabaw taki w parku poza miastem. Było super zarąbiście. I powiem Wam, założyłam sobie te rajstopy. Zobaczcie, takie rajstopy sobie założyłam. Tutaj jest, wiecie, tak jakby skarpeta naciągnięta i to wyglądało jak pończochy. No a to były rajtuzy. No i miałam tą miniówkę czarną. No powiem Wam, że się tak dziwnie czułam. No szczerze. Nie to, że chcę się tam przechwalać, czy tam nie wiadomo kogoś siebie robię, bo ja piękna to ja nie jestem. Ale w tej kreacji, naprawdę wierzcie mi, nie było osoby, która by się na mnie nie spojrzała. Tak się dziwnie czułam, taka byłam skrępowana, czułam się jakbym jakaś, wiecie, kto była. Ja mówię, wiesz co, jedźmy jednak do domu, ja się muszę przebrać, bo ja się czuję po prostu niekomfortowo. Ja normalnie czułam, bo się, znaczy normalnie w sumie wyglądałam, ale rzeczywiście to tak przykuwało ten wzrok, jeszcze to na placu zabaw. Tak się ubrałam, wiecie, to tak wyglądało, wyszła w pończochach. To były rajtuzy, ja powiedziałam, że więcej tak nie wyjdę na ulicę. Chyba, że wiecie, gdzieś tam idę na jakiś tam night out z Miśkiem czy coś. Ale tak ogólnie, no to nie był dobry pomysł. I mówię, szybko jedziemy do domu, ja muszę przebrać się, bo ja się niekomfortowo czuję. Te chłopy się tak gapili, te baby też się gapiły, tak jakby, nie wiem, nie chciały zjeść. Nie wiem, ale niedobrze się czułam. Dobra, następna rzecz. Piękna, z buchu.com. Bardzo ładna, za 4 funty. Naprawdę w tym czaritku, gdzie ja tutaj chodzę, to tak nieraz fajne rzeczy się trafią. Zobaczcie, jaka piękna. Bardzo mi się podoba. O, ona była chyba nie w ogóle nieużywana. W ogóle. Nic nie zniszczona, tak jakby prosto ze sklepu, nawet jeszcze wyprasowana. Zobaczcie, jaki piękny print. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Superancki styl ten buchu. Lubię takie. Lubię takie. Ja w ogóle lubię się otaczać kolorami. Ja nie lubię chodzić... Tomorrow. Jutro idziemy na birthday do koleżanki. Hani, tak? Jest dwie siostry. Co żeś, popsika? Wzięła spryskiwacz. A przynieś ten spryskiwacz Coca-Colę. Kupiłam ostatnio w Heron's Food, były te lizaki Chupa Chups i była Coca-Cola i jeszcze coś tam było. I tak kupiłam, było jakoś tanie. Kurde, jak to ładnie pachnie Coca-Colą, zobaczcie. Taki spryskiwacz do rumu. Przepięknie pachnie. A ty wzięłaś jakąś czereśniowe coś tam. No, ty co wzięłaś? No, to jest, ona wzięła to. Ale to jak... Coca-Colą pachnie. Ja lubię zapach Coca-Coli i lubię smak Coca-Coli. Jak ładnie. Coś koło funta chyba, czy dwóch kosztowało.
Także ta bluzeczka, wow, wow, wow. Aż może zdjęcie zaraz zrobię na miniaturę. I ostatnia rzecz. Ostatnia chyba. To jest taki oto sweterek. Hanusia, daj mi tą kurtkę czarną, bo to jest twoja kurteczka. Hania, tutaj, chodź. Zobacz, tą czarną, bo ci kupiłam. Tu, chodź, tu. Widzisz? Daj mamusi tę kurteczkę. Sweterek za 4 funty z pięknej dzianinki F&F, jak zwykle to jest z Tesco. Uwielbiam te ciuchy z Tesco. One są w takie dobre materiały, mają komfortowe. No zobaczcie. Taki sweterek, nic nie zniszczony, nie wiem czy był używany, może zaraz dwa. Nic nie zniszczone, rękawy, nic, kompletnie. Bardzo fajny materiał, taki milusi dla ciała, taki cozy, naprawdę. No i to jest taki kolor, który ja lubię. No. To tak i ostatnia rzecz, to jak byłam w którymś vlogu, wam pokazywałam w charity shopie, że kupiłam kurtkę, Hani, że się czaję na tę kurtkę i ją kupiłam za 3,5 funta. Co prawda na 7-8 lat, ale myślę, że za rok już będzie dobra na Hanie. Na razie trochę za długie rękawy. Z Primarku. Hanka, przestań pryskać tym całym. Nie, smell nie jest bad. Ładnie pachnie w domku, bo my mamy takie różne, wiecie, do kontaktów, albo takie, co ja kupuję w B&M-ie, takie jajka wypełnione płynem. Ja ci tu dam Hogi Wogi. Jak byliśmy tutaj u sąsiadki, co wspólnie dzieci chodzą do klasy, no to dostali Hogi Wogi tam od tych. No i teraz jeden Hogi Wogi, oni mają dwa jeszcze z Polski, jeszcze jeden czarny jakiś Hogi Wogi, no po prostu dom Hogi Wogi, jak z horroru. Zobaczcie, jaka ładna kurteczka. Czyż nie piękna? A ja mam też podobną, więc i też z Primarku. Więc matka i córka się na imprę wystroi. Kurde, nie pogadasz, co nie? Zawsze tak marzyłam o tym, żeby na przykład się ubrać gdzieś, czy na wesele, czy gdziekolwiek podobnie, jak właśnie córka i matka, żeby były podobnie ubrane. No jak są pomieszane zapachy, no to tak średnio pachnie. You want bigger house? Yeah, with a pink one. Pink house. Yeah. Taki a la Barbie? Yeah, can you buy it? Aha, no to wiesz, to może tatusia mi powiedz. Niech tata kupi. Już by można było kupić ten dom w końcu. Ale on czeka na dobrą okazję. Smells nice. Widzicie, tutaj mamy prezenty dla tych dziewczynek na jutro. Także miałam jeszcze nagrywać, jak sobie włosy robię. Nie, teraz pasemek nie będę robiła. Także będę kończyć tego vloga, nie będę już przedłużać. Piszcie, co z tych rzeczy wam się spodobało. Jestem sama ciekawa. No. Hanka, przestań pryskać tym całym sprayem, bo zaraz wytracisz i nie będziemy mieć. No dobrze, ale wystarczy. Co ty myślisz? To nie kosztuje 5 pensów. Na razie poodkurzałam cały dom. Już dzisiaj nie angażowałam dzieci, ale dzisiaj coś mnie tak mięśnie pobolewałem, tak jakby mnie coś łapało. Strasznie tu chorują teraz. Lollipop. No tak, lizaczkowa, tak? Chupa Chups. Uwielbiam Chupa Chups Coca-Colowy, ale te Chupa Chups to zawsze są tak szczelnie zamknięte. Inne rzeczy nie są tak zamknięte, które powinny być hermetycznie zamknięte, a te lizaki to zawsze są tak pozamykane, że naprawdę ciężko je odkręcić. No dobra, mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj ze mną czas. Tak jak mówię, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i subskrypcję. No i zapraszam was do moich poprzednich filmików, tam nagrywałam o duszach, takie paranormalne rzeczy. I w którymś tam vlogu, właśnie z 2 albo 3 vlogi wstecz, właśnie jak nagrywałam o duszach, odnośnie z tej książki, zaczerpnięte rzeczy,
to lampka mi się włączała, wyłączała, co jest grane. I kilka osób zauważyło, jedni w komentarzach napisali, inni prywatne wiadomości, że coś za mną stało w tym czasie. I muszę przejrzeć sobie ten filmik, bo wiecie, ja tylko... Dobrze, Anusia, nie przeszkadzaj. Ja tylko po prostu skleciłam te wszystkie kadry, jakie były, podłożyłam muzykę, tylko wysłuchałam mniej więcej, co tam gadam, żeby, wiecie, jakby co to uciąć, ale nie patrzyłam się, jak to wszystko wygląda. No i ktoś tam zauważył twarz, że ktoś za mną stoi. Że ktoś za mną stoi. I te lampki się włączały, wyłączały, więc ja nic nie dotykałam. Hania weszła tylko na chwilkę dosłownie do pokoju i zaraz ją wygoniłam. No i ta lampka się zaczęła świrować. Chusteczki mi upadły, jakby ktoś tutaj stanął, wiecie, koło łóżka. I chusteczki spadły. I za chwilę znowu lampka się włączyła, wyłączyła, włączyła, wyłączyła. Wczoraj nagrywałam filmik, było ok, nic się nie włączało i nie wyłączało. No a wczoraj były zaduszki. Dobra. To tyle, kochani. Już za dużo gadam. Trzymajcie się. No i co? Wiecie, co macie robić. Lajkusie, bye bye. Tylko daj rączką tak pomachaj. No. Okej, okay, bye bye. Buziaczki dla wszystkich. Ale nie pokazuj się. Tylko zrób tak. No, teraz mi rękę całuję. Nie całuj mi ręki. Co ty? Dobra, to trzymajcie się i papatki. Do następnego.